zdolnego zmienić losy bitwy wyłącznie siłą charakteru. Przed każdą bitwą szuka natchnienia u Boga. Nigdy nie wątpi, że sprawa Portugalii jest słuszna. Z wielką stanowczością poszerza granice Portugalii. Wypycha Maurów na południe, równocześnie władając królestwem. W roku 1140 Alfonso rozszerza południową rubież kraju poza Coimbrę, którą czyni nową stolicą. W trzecim oblężeniu zdobywa zamek w Leiri, potężną twierdzę Maurów. Tu zakłada swoją południową bazę. Na fali zwycięstw Alfonso obwołuje się królem. Z Leiri prowadzi dalszą wojnę przeciwko Maurom, wypierając ich z całego regionu. W roku 1143 pada Lizbona. Po każdym zwycięstwie Alfonso bierze kolejne miasta w posiadanie w imieniu Portugalii i chrześcijaństwa, nadając im szczegółowe statuty. W roku 1179, po 40 latach krucjaty, papież w końcu uznaje go za króla Portugalii. Sześć lat później król Alfonso Henriques umiera. O dziwo, ze starości. Przeżył 74 lata. Zostaje pochowany z królewskimi honorami w Coimbrze. Opłakuje go cały chrześcijański świat. Do lepszego świata waleczny władca wszedł z hardą miną. Po wypędzeniu Maurów, Portugalczycy zdobyli przyczółki w Afryce. Nowy kraj bogacił się na handlu zagranicznym. Portugalscy królowie nadal odwiedzali zamek w Leiri, który stał się politycznym centrum kraju. Tu przysyłano na naukę dzieci z najlepszych rodów. W Leiri pod koniec XIV wieku dorastał inny Alfonso, pierwszy książę Bragansy. Kształcił się pod okiem wybitnych uczonych i wyrósł na najlepszą partię w królestwie. Około roku 1420 teść podarował Don Alfonsowi jeszcze słynniejszą fortecę – Guimarães. Książę Bragansy postanowił zamieszkać tam z żoną, dziedziczką najbogatszego rodu w Portugalii. Miejsce narodzin portugalskiej niepodległości popadło w ruinę. Nie nadawało się na dom dla arystokratów. Zamek nigdy już nie odzyskał swojej dawnej świetności. A jednak w księciu Bragansy kolebka Portugalii znalazła godnego patrona. W kościółku świętego Michała, miejscu chrztu Alfonso Henriquesa, znajdują się groby rycerzy, którzy walczyli u boku przyszłego króla. Już w XV stuleciu początki Portugalii i Guimarães otaczały mity. Niewiele wiadomo o poległych druhach króla Alfonsa. Ich nazwiska skrywa zapomniany język symboli. Płyty nagrobne są wszystkim, co pozostało po ojcach narodu. Czynią one kościółek najbardziej czczonym skrawkiem portugalskiej ziemi.
Poruszony świętością miejsca, książę Bragansy postanowił wybudować siedzibę, która uczciłaby pamięć portugalskich bohaterów i mogła się równać z najwspanialszymi pałacami Europy. Zatrudnił francuskiego architekta, mistrza Antoine'a, sławnego twórcę zamków nad Loarą. Rezultatem był pałac książęcy w Guimarães. Na Półwyspie Iberyjskim nigdy wcześniej nie widziano takiego połączenia okrągłych kominów i spadzistych dachów. W tym skrzyżowaniu tradycyjnej warowni z królewskim pałacem średniowiecze ustąpiło miejsca odrodzeniu. Dla Portugalii pałac zwiastował koniec burzliwej, krwawej przeszłości. Był krokiem w nową erę bogactwa. W tamtych czasach wydawał się cudem świata. Herb rodu Bragansa nad bramą, wykuty ukośnie, świadczy o tym, że książę pochodził z nieprawego łoża. Stał się jednak wybitnym jeźdźcem, uczonym i, jak jego słynny przodek, wojownikiem. Podobnie jak król Alfonso był rzeczywistym przywódcą narodu, jednym z pierwszych, którzy przyjęli ideę renesansu. Przez 7 lat brał udział w wyprawach mających na celu podbój Maroka. Za zasługi w walce został nagrodzony ziemią, przywilejami i mianowany królewskim ambasadorem przy zagranicznych dworach. W okresach nieobecności księcia budowa pałacu zamierała nawet na lata. W końcu arystokrata powrócił sławniejszy i bogatszy. Stać go było na luksusy nieznane dotąd w Portugalii. Tę komnatę nazwano salą zmarnowanych kroków przez współczucie dla tych, którzy na próżno czekali, by książę ich przyjął. W XV wieku okno było największym symbolem luksusu. Duke kazał wstawić ich setki, aby epatować przepychem komnat, w tym sali wielkiej, miejsca państwowych uroczystości. Zamki i pałace Europy. W pałacu książęcym było 70 pieców i nawet więcej kominków. Wiele z nich to atrapy, które miały świadczyć o bogactwie księcia i Portugalii. Don Alfonso przystroił swój pałac łupami z afrykańskiej wojny. W Maroku kazał cieślom i murarzom zdemontować 70 kolumn z marmuru i jaspisu. 8 z nich umieścił w portalu pałacowej kaplicy. W największej sali pałacu Duke przyjmował cudzoziemskich dygnitarzy. Przy stole mogło zasiąść 100 gości. Ojczyzna bogatego dyplomaty miała monopol na handel z Marokiem, którego porty wcześniej zajęła siłą. Ten Arras upamiętnia zwycięstwo pod Arzilą. Pancerze i broń palna zapewniły Portugalczykom przewagę nad wrogiem. Jednak wojna zniszczyła kraj, z którego bogactw chcieli korzystać, i pozbawiła portugalską wieś siły roboczej. Dzisiaj zespół złożony ze starego zamku i książęcego pałacu jest oficjalną rezydencją państwową, z której korzystają prezydenci Portugalii. Przez jakiś czas rozważano nawet przeniesienie stolicy do kolebki Portugalii. Wówczas w Guimarães znowu zamieszkałby król.
Polska Studio Company Warszawa. Tłumaczenie Jolanta Jerzy. Czytał Wojciech Gąsowski.